Kolorowo, głośno i przede wszystkim prozdrowotnie. To główne założenia Festiwalu Piosenki o Zdrowiu zorganizowanego w CKA w środę 17 maja. Mimo że wydarzenie to w Kozienicach odbyło się po raz pierwszy, w skali kraju to już 30. edycja tego przedsięwzięcia. Organizatorem festiwalu w naszym mieście była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, której zależało na tym, aby dzieci poprzez piosenki przyswajały wiedzę na temat zdrowego stylu życia i zdrowego żywienia. Chcielibyśmy dotrzeć do wielu osób. No przede wszystkim też chcielibyśmy dotrzeć do dzieci. Dzieci poprzez śpiewanie, poprzez układanie i uczenie się tekstów piosenek również przyswajają sobie tą wiedzę, te zasady żywienia. Myślę, że poprzez śpiew, poprzez taką zabawę, właśnie takie informacje o zdrowym żywieniu, to wszystko daje nam, myślę, że da nam taki pożądany efekt, czyli dzieci zrozumieją, zainspirujemy dzieci do przestrzegania tych zasad, do właściwego, przynajmniej do myślenia o tym już. To muzyczne wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem placówek oświatowych. Do udziału w festiwalu zgłosiło się łącznie 191 dzieci, przedstawicieli przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy i powiatu kozienickiego. Festiwal odbywa się w trzech kategoriach. Kategoria pierwsza to są przedszkola, kategoria druga to są dzieci od klas 1 do 4 i kategoria trzecia dzieci klasy 5-8. I w każdej kategorii będą występy, czy to pojedyncze występy, czy też zazwyczaj zespoły jakieś. Także bardzo licznie tutaj do nas przybyli nasi mali goście. Uczestników występujących solo i w zespołach oceniały. Związana z muzyką zawodowo i prywatnie Paulina Mazepa-Zastawna, naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym Ada Grych oraz przedstawicielka Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Justyna Szyszka. Festiwal poprowadziły Weronika Lesisz i Małgorzata Wójcik, a dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kozienicach Krystyna Wilkowska przybliżyła pokrótce założenia tego przedsięwzięcia i powitała zgromadzonych uczestników oraz dyrektorów placówek oświatowych. Występom dzieci przyglądali się też zaproszeni goście, starosta powiatu kozienickiego Krzysztof Wolski, wicestarosta Małgorzata Bebelska, zastępca burmistrza gminy Kozienice Mirosław Pułkowski, Teresa Fryszkiewicz, wójt gminy Garbatka Letnisko, zastępca wójta gminy Grabów nad Pilicą Anna Plesiewicz-Trzeciak, a także Irena Bielawska z lokalnej grupy działania Puszcza Kozienicka. Goście tuż przed rozpoczęciem festiwalu życzyli uczestnikom powodzenia i zadowolenia z występów. Te były zróżnicowane repertuarowo, kolorowe, z ciekawą choreografią i co najważniejsze z przekazem, bo pełne ciekawych tekstów o zdrowym odżywianiu. Każdy o tym wie, zdrowie ważne jest, trzeba o nie dbać, w nocy długo spać, żeby zdrowie mieć, trzeba tylko chcieć, by bakterią skończyć życie, my się należycie. Po wysłuchaniu i obejrzeniu wszystkich 31 występów jury ogłosiło wyniki. W kategorii przedszkola pierwsze miejsce zdobyło publiczne przedszkole w Świerżach Górnych, drugie PSP w Wysokim Kole, a trzecie przedszkole samorządowe w Garbatce Letnisku. W kategorii szkoły podstawowe klasy 1-5 zwyciężyła Kozienicka Dwójka. Drugie miejsce przyznano zespołowi szkolno-przedszkolnemu w Zajezierzu, a na trzecim uplasował się zespół szkół w Grabowie nad Pilicą. W ostatniej kategorii wiekowej wśród uczestników reprezentujących klasy 6, 7 i 8 zwyciężyła publiczna szkoła podstawowa z Garbatki Letnisko. Drugie miejsce powędrowało do zespołu szkolno-przedszkolnego w Gniewoszowie, a trzecie zdobyła PSP w Wysokim Kole. Były pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe, przekazane laureatom przez zaproszonych gości, dyrektor sanepidu i członkinie jury. Były też gratulacje oraz podziękowania za uczestnictwo i zaangażowanie w przygotowanie tego wydarzenia. Na koniec zdobywcy miejsc pierwszych jeszcze raz zaprezentowali się na scenie. Laureaci będą reprezentować ziemię kozienicką na etapie wojewódzkim festiwalu. Organizatorem przedsięwzięcia była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach.